W Suwalskim Szpitalu Wojewódzkim rodzi się coraz więcej dzieci. Zwiększa się liczba porodów naturalnych i, co ciekawe, niegdyś rzadko praktykowane porody rodzinne teraz stały się normą. Prawie wszystkie porody to porody rodzinne, mówi dr Andrzej Żeliński. W tej chwili nie ma porodów nierodzinnych. Tyle, że w tej chwili przejściowej mamy taką salę porodową, że są dwa łóżka obok siebie, kotarką przydzielone. No to wiadomo, że ta intymność tego porodu jest na dzień dzisiejszy, na czas remontu. Tutaj zupełnie inne warunki, także tutaj każdy poród jest porodem rodzinnym, o ile oczywiście sobie życzy pacjentka tego. Rodzinny to znaczy z rodziną, prawda? I przybywanie męża, czy przybywanie jakiejś osoby, która tam ma ochotę, nie sprawia nam żadnego problemu. Przeciwnie, nawet czasami wykorzystujemy te osoby do pomocy jakiejś tam. Co ważne, wbrew niektórym opiniom, panowie są w stanie wytrwać do końca porodu. Ludzie chodzą na szkoły rodzenia i oglądają filmy edukacyjne i chodzą i nawet czasami tam przez szybę oglądają poród. To dla tych ludzi nie jest to nic szokującego. To nie jest tak 50 lat temu, że mężczyzna mdlał na widok rodzącej żony, coś takiego. Absolutnie nie. Mężczyźni odtępniają, potem dzieci na brzuszku leżą bezpośrednio po porodzie, przez tam godzinę, dwie czasami, są karmione od razu na sali porodowej, także to zupełnie się inaczej wygląda i ta rodzinność porodów jest już od kilku dobrych, no, może kilkunastu lat standardem. Nie zawsze jednak wszystko idzie jak po przysłowiowym maśle. Podczas porodów rodzinnych zdarzają się czasami powikłania. Sytuacje, gdzie musimy walczyć o życie pacjentki, o życie dziecka i wtedy to, no nie wiem, to się najbardziej zapamiętuje, bo to są rzeczy, które no, powodują no chyba no, jakiś tam wyrzut adrenaliny, emocje i to się czasami podyżurze przychodzi do domu i się tam przerabia, to jeszcze kilka razy. Poród niesie za sobą wielkie emocje, zarówno u mamy, jak i taty. To najpierw nieco nerwówki, myślenia jak to będzie, trochę cierpienia, sporo wysiłku i wreszcie niewyobrażalna radość, gdy maluch pojawia się na świecie. Od czasu do czasu może się zdarzyć, że tatusiowie, nie nadążając za dynamiką akcji porodowej, odrobinkę się gubią i mdleją. Powiem teraz dowcip. Dlaczego każda kobieta powinna urodzić dziecko? Bo dopiero wtedy jest w stanie zrozumieć, co przeżywa mężczyzna, który ma stan podgorączkowy. Można tego nie cytować, bo ale taka jest prawda. I panowie naprawdę często to przyznają, no, że podziwiają. W wielu procentach reakcja mężczyzn, mężów, partnerów po porodzie mówi, ja będę żonę nosił na rękach. Ja bym czegoś takiego nie przeżył. Olbrzymią rolę w zmianie mentalności, jaka dokonała się w ostatnich latach, odegrała niewątpliwie szkoła rodzenia. Samo to, że w tej chwili bardzo każdy kurs szkoły rodzenia szpitalnej naszej, który trwa 8 tygodni, jest pełne przygotowanie od ciąży, porodu, połogu, opiekę nad noworodkiem. Pracujący w szpitalu lekarze bardzo nam pomagają, bo zawsze jest jeden wykład z lekarzem neonatologiem, z anestezjologiem, z ginekologiem i powolutku te pacjentki naprawdę rozumieją, o co w tym porodzie chodzi, że to nie jest choroba. Najgorszy, może tak to brzydko zabrzmi, ale tak jak we wszystkim, doktor Gogle. To jest najgorsza rzecz, która może naprawdę, bo pacjentki nasłuchają się sąsiadek, naczytają różne, na różnych forach. A coś w kobietach jest takiego, że jak ja już przeszłam poród, to będę straszyć ten następny. Od niedawna pacjentki Suwalskiego Szpitala mogą rodzić na zmodernizowanym bloku porodowym. Do ich użytku oddano 4 nowe sale porodowe. Wszystkie są przystosowane do porodów rodzinnych.